Dobry wieczór. Witam Państwa. To pierwsze nasze spotkanie w tym roku w naszym cyklu 997. Młodszym telewidzom przypomnę, że nasz magazyn kryminalny nadawany jest w dwójce od 12 lat. Dzięki pomocy Państwa udało się policji zatrzymać blisko 100 groźnych morderców, bandytów i oszustów. Miło mi Państwa poinformować, że decyzją kierownictwa programu drugiego telewizji zostały spełnione Państwa prośby i postulaty i od tej audycji spotykać się będziemy na antenie co 2 tygodnie. Informacje od Państwa, które napływają pod numer naszego telefonu 300-600 w Łodzi, pod numery telefonów policyjnych, a także informacje w listach pozwoliły na rozwiązanie bardzo wielu, wydawałoby się, beznadziejnych spraw. Niedawno policja otrzymała telefon z południa Polski, który pozwolił na zatrzymanie grupy, można powiedzieć, grupy morderców. Jedną z tych spraw prezentowaliśmy Państwu w programie. Myślę, że szczegóły będę mógł przedstawić wkrótce. W ostatnim programie przedstawiałem Państwu zwłoki nieznanego mężczyzny. Po informacjach z województwa lubelskiego wiemy, że jest to mieszkaniec Lublina. Zginął śmiercią tragiczną, nie został zamordowany i był poszukiwany od wielu miesięcy jako zaginiony. Dziękuję serdecznie za te informacje. Zgodnie z sugestiami niektórych z Państwa chcę teraz na początek każdego programu przypominać w skrócie sprawy z poprzednich. Alkohol. Może pan mi pokaże? Proszę. Jejku, ale dlaczego tak dużo? W grudniu ubiegłego roku zwracaliśmy się do Państwa o pomoc w sprawie zabójstwa celniczki ze Świnoujścia Jolanty Rzeszotarskiej, zamordowanej 7 września 1997 roku w Świnoujściu. No co ty ocalałeś? O Boże, dlaczego? Dlaczego? Poszukiwaliśmy także mężczyzny podającego się za Andrzeja Kamińskiego, który wyłudził 60 milionów nowych złotych. Mimo wielu Państwa telefonów nie udało się ustalić, kim jest mężczyzna, którego zwłoki wrzucono do grobowca 5 maja 1997 roku na cmentarzu w Bychawie w województwie lubelskim. Ja pojadę jutro na te wesele, dobra? Chce ci się taki kawał drogi? Naprawdę muszę. 19 sierpnia 1997 roku zamordowano pod Łebą przebywającą tam na wakacjach uczennicę Strzebnicy, Alicję Baran. Jechała okazją z Lęborka do Łeby. Na tej trasie musiała spotkać mordercę. W wielu Państwa telefonach sugerowaliście, że zabójcą Alicji Baran może być ten sam sprawca, który zamordował również latem dwie dziewczyny na obrzeżach województwa gdańskiego w 1994 i 1995 roku. Powróćmy teraz do tych spraw. 18-letnia Justyna Węsierska mieszkała wraz z rodzicami w miejscowości Leźno, gmina Żukowo. Była uczennicą zasadniczej szkoły zawodowej w Gdańsku. Do odległego o blisko 40 km Gdańska dojeżdżała autobusem PKS. Dziewczyna miała 18 lat, była bardzo dobrze się chowała, była spokojnego usposobienia, wesoła. Kłopotów nie miała ani wychowawczych, ani ten z nią, ani z nauczaniem. Wszystko było dobrze, w szkole też sobie radziła, nie było problemów. Oprócz tego nigdy by nie weszła do nikogo obcego, nigdy. Wydarzenia, które rekonstruujemy, miały miejsce 14 czerwca 1994 roku. Był to wtorek. Justynka, może ty dzisiaj nie pojedziesz do szkoły? Muszę się uczyć matematyki, egzamin. No to dobrze, wtedy jedź, jak musisz jechać, ale pamiętaj, że wróć o 16:32. Tak. Około godziny 10 Justyna opuściła dom. Niedaleko przystanku Justynę widzi zrywająca kwiaty koleżanka. Cześć.
kolei drugi ze świadków widzi Justynę Węsierską, która wsiada do czerwonego samochodu Volkswagen Golf, być może z oznaczeniami na tablicy rejestracyjnej LSB 5803. Podrzuci mnie pan do Gdańska? Dobrze. Kiedy Justyna nie wróciła do domu do wieczora, matka rozpoczęła jej poszukiwania. Telefonicznie dowiedziała się, że córka nie dotarła do szkoły w Gdańsku. Do poszukiwań włączyła się rodzina i sąsiedzi. Dwa miesiące później, to jest 17 sierpnia 1994 roku, zwłoki Justyny znaleziono 35 km od przystanku, na którym wsiadała do czerwonego samochodu, na bagnach w okolicach domków kempingowych położonych w miejscowości Kamień, gmina Szemud. Tu zabójca wyrzucił zapakowany w worek zwłoki dziewczyny. Podobnej zbrodni dokonano prawie rok później. 16-letnia Ewa Miotk mieszkała wraz z rodzicami i rodzeństwem w Sierakowicach przy ulicy Mickiewicza 43. W jednorodzinnym domku miała własny pokój. Nigdy nie zdarzało się, aby nie wróciła o umówionej godzinie. No była córka, była jak dziewczyną spokojną przede wszystkim. Nie wagarowała, nie chodziła nigdzie. Była do motorką, można powiedzieć. Interesowała ją tam życie takie rozrywkowe zbyt, chociaż nie była aż taką zamkniętą w sobie. Pszenicą była w miarę dobrą. No, coś kłótni u nas nie było rodzinnej takiej, żebyśmy się kłócili, żeby dzieci przez nas miały jakieś takie problemy, takie, żeby uciekać od rodziców, oddalać się od domu w ogóle. Tego u nas nie było. Co ważne dla tej sprawy, Ewa uczyła się w położonym zaledwie w odległości 500 metrów od jej domu liceum zawodowym w Sierakowicach. Feralnego dnia, 13 maja 1995 roku, Ewa szykuje się do pójścia do szkoły. Jest godzina 8. Chcemy teraz zwrócić uwagę na przedmioty, które zginą dziewczynie po zabójstwie. Łańcuszek srebrny z medalikiem, kolczyki, także srebrne w kształcie kół, długopis, a także czarna torba z charakterystycznymi, nalepionymi różowymi serduszkami. Cześć. Masz pieniążki, pamiętaj, żebyś kupił chleb. Dobrze. Idę do szkoły. Pa. No, cześć. Ewa wyszła z domu i szła w stronę szkoły ulicą Mickiewicza. Po południu dziewczyna nie wróciła do domu. Nie dotarła też do szkoły. Długo czekał na nią zaniepokojony ojciec. Wieczorem zawiadomił komisariat policji w Sierakowicach o zaginięciu córki. Rozpoczęto poszukiwania, nie przyniosły one jednak rezultatów. 6 dni później, 18 maja 1995 roku, przypadkowo znaleziono worek ze zwłokami dziewczyny obok wysypiska śmieci w lesie koło Pałczewa. Ofiara miała skrępowane ręce i knebel w ustach. Według opinii Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku śmierć nastąpiła 8 godzin po zaginięciu. Jak twierdzi policja, jest to opinia nie do przyjęcia, gdyż zwłoki w chwili ujawnienia były świeże.
Można więc sądzić, że morderca przetrzymywał gdzieś dziewczynę. Późniejsze ustalenia policyjne wskazują na to, że Ewa niedaleko domu wsiadła do granatowego poloneza. Przyjęto tu dwie wersje. W pierwszej, że zabrał ją do auta znajomy. Tak właśnie jadę w tym kierunku. W drugiej wersji założono, że była obserwowana przez mężczyznę, który stał polonezem obok ochotniczej straży pożarnej i później jakimś podstępem zabrał dziewczynę do auta. No to kupię się, ja muszę do szkoły, mam sprawdzian. Mam sprawdzian. Zatrzymaj się. Zaraz się zatrzymamy. Po co tu przyjechaliśmy? Ja chcę wysiąść. Zostaw! Gdzie zabójca uprowadził Ewę Miotk i gdzie ją zamordował, nie udało się ustalić. Zwłoki Ewy morderca wyrzucił wraz z workami 2 kilometry od miejsca, gdzie widziano ją ostatni raz. Sposób zabójstwa, a także ukrycie zwłok sugerują, że mamy do czynienia z tym samym mordercą. Na początek może zadam trochę naiwne pytanie, ale myślę, że takie stawiają sobie telewidzowie. Czy jeszcze w ogóle policja zajmuje się tymi sprawami, bo minęły przez prawie 4 lata? Sprawy, te, o których mówimy, procesowo zostały umorzone, ale to umorzenie nie jest zakończeniem sprawy. Sprawy są prowadzone w sposób operacyjny. Policja się interesuje tymi sprawami. Każdy przypadek, który jest podobny, przypadek zabójstwa, jest analizowany. No właśnie, czy przypadek zabójstwa Alicji Baran wiążecie ze sprawami ze swojego terenu? Czy to może być ten sam zabójca, który się pojawia w okresie letnim prawie co roku? Może to być ten sam zabójca, z tym, że ten przypadek jest trochę inny od tych naszych dwóch przypadków, z uwagi na to, że nie występują takie podstawowe elementy, o których mówiliśmy, czyli worki, sznurki. Ale sama charakterystyka ofiary, czyli wygląd, wiek wskazuje, że może to być ten sam sprawca. Mówił pan o workach, o sznurkach. Przypomnijmy telewidzom, czy scharakteryzujmy, jak te worki wyglądały, jakie to były sznurki, bo może to jest jeden z tropów. A więc wracając do 1994 roku, do zabójstwa Justyny Węsierskiej, zwłoki zaginionej dziewczynki zostały znalezione po 2 miesiącach. Zwłoki te znajdowały się w 2 workach. Worki te były wykonane z materiału sizalowego, czyli materiału sztucznego. Ręce oraz nogi były skrępowane sznurkiem wykonanym z materiału sizalowego. W drugim przypadku zwłoki Ewy Miot, mówimy tu o 1995 roku, zostały znalezione również w 2 workach. Worek jeden był nałożony od strony nóg, drugi od strony głowy, z tym, że inny materiał był tych worków. Były to worki wykonane z płótna. Owinięte były te zwłoki sznurkiem o długości 210 cm, który zakończony był bardzo charakterystycznymi tulejami metalowymi. Właściwie, jeśli chodzi o sprawców, to nie wiemy nic. Poza tym, że w jednej sprawie występuje enigmatyczna informacja związana z jakimś czerwonym Golfem i numerami rejestracyjnymi? SLB. I dalej nie wiemy. Natomiast zostały zabrane ofiarom, tym dziewczynom, dość charakterystyczne przedmioty. Sprawca w pierwszym przypadku zabiera dziewczynce przedmioty znajdujące się w plecaku. No, plecak jest wykonany z materiału płóciennego, plecak koloru czarnego, w nim znajdują się książki, oraz zabiera jej biżuterię. Czyli charakterystyczny pierścionek wykonany ze złota. W drugim przypadku zwłoki odnajdujemy bez odzieży wierzchniej, bez przedmiotów, z którymi wyszła, czyli też chodzi o książki, zeszyty. Torbę z naklejonym serduszkiem. Z torbę z naklejonym serduszkiem oraz brak jest pierścionka z przezroczystym oczkiem, poza tym ginie jej medalik z wizerunkiem sakralnym Matki Boskiej. Medalik jest koloru srebrnego, łańcuszek koloru srebrnego. Przypomnę, że
Ewę Miotk zamordowano 13 maja 1995 roku, a Justynę Węsierską w 1994 roku na terenie województwa gdańskiego. Liczymy na Państwa informacje. Policja w Gdańsku pod numerem telefonu 309 53 33 0 58, kierunkowy do Gdańska. Cały czas czynne są telefony w naszym łódzkim studiu. Numer kierunkowy 042 300 600, nasz numer w Łodzi. Teraz chciałem się zwrócić z prośbą do kierowców, którzy podróżowali 24 września 1997 roku, była to środa, na trasie Końskie Drzewica. Wtedy też miały miejsce wydarzenia, które teraz Państwu rekonstruuję. Dwudziestego czwartego września 1997 roku do Polski przyjechali dwaj Ukraińcy, Siergiej Ignatienko i Oleg Heporniuk. Zjawili się w Komorowie koło Pruszkowa. Tu od kilku lat w niewielkiej hurtowni sklepiku zaopatrywali się w sprzęt estradowy oraz radiowo-telewizyjny. Короче, нам надо это, эти две. Надо упаковать. Сколько это будет денег? Але ile штук tego chcecie wziąć? Слушай, по одному упакуй, и сколько это будет долларов, посчитай, скажи. No nie ma spraw, możemy pakować, to się musimy dogadać. Przypomnijmy wydarzenia. Miały miejsce 24 września 1997 roku. To była środa. Po transakcji wyjechali swoim samochodem w kierunku Grójca, później Końskie. Było to około godziny 19. Na 66. kilometrze trasy Drzewica-Końskie w miejscowości Rozwady w województwie radomskim samochód Ukraińców dogonił inny samochód o nieustalonej marce. Z tego to właśnie samochodu napastnicy oddali kilkadziesiąt strzałów do Ignatienki i Heporniuka. Ukraińcy zaczęli uciekać, jednak nadmierna prędkość spowodowała, że ich samochód wypadł z szosy w miejscowości Soczówka w gminie Żarnów. Jeden z pasażerów został zastrzelony, drugi uciekł szukać pomocy. W tym czasie nadjechali napastnicy. Przy próbie cofania ich samochód znalazł się w rowie. Monica za lasem! Kurwa! Kiedy żyjący Ukrainiec szukał pomocy, przy samochodzie bandytów zatrzymały się dwa auta. Ich pasażerowie pomogli wypchnąć samochód morderców. Główny nasz apel kierujemy do kierowców, którzy wieczorem 24 września, to była środa, jechali na trasie Końskie Drzewica i mogli widzieć ten samochód, którym poruszali się sprawcy, a było dwóch przynajmniej kierowców i towarzyszących im pasażerów, którzy pomagali wypchnąć wręcz samochód sprawców. Pokażmy może dokładnie, gdzie ta trasa
Jest na mapie województwa piotrkowskiego. W tym dniu dwaj Ukraińcy podróżujący w celach, celach handlowych z Komorowa koło Pruszkowa udawali się do miejscowości Końskie, do kontrahenta, który prowadzi handel artykułami muzycznymi. W miejscowości Rozwady do jadących Ukraińców zbliżył się samochód, nie wiemy jakiej marki, natomiast jest pewne, że to był samochód z obywatelami rosyjskojęzycznymi i widząc to, kierowca samochodu ukraińskiego zaczął przyspieszać. Samochód domniemanych sprawców chciał usiłował wyprzedzić ich. Ten podejrzewał, że jadą to rakietierzy, więc przyspieszył jeszcze. I w miejscowości Gielniów nastąpiły pierwsze strzały do samochodu Ukraińców. Ten kierowca tego ukraińskiego samochodu jeszcze przyspieszył i w miejscowości Soczówki wypadł zakrętu. Natomiast już na terenie piotrkowskim, przed miejscowością Żarnów. Natomiast samochód sprawców padł do rowu, chcąc uniknąć wypadnięcia, prawda, w pole. I w tym czasie zatrzymały się dwa samochody jadące z kierunku Końskich w kierunku Żarnowa. Kierowcy tych samochodów pomogli wypchnąć samochód morderców, naszych sprawców. Tak. Stąd też nasz podstawowy apel właśnie do tych kierowców, do tych osób, które pomagały najprawdopodobniej rosyjskojęzycznym sprawcom wypchnąć samochód z rowu. Nie wiemy, jaki to samochód, bo to jest punkt zaczepienia dla was. Nie wiemy, jaki to samochód, natomiast jest pewne, że zatrzymały się dwa samochody przy tym samochodzie sprawców. Kierowcy tych samochodów wyszli i pomogli sprawcom wypchnąć z rowu samochód, który następnie odjechał w kierunku Końskich. Natomiast ci panowie, którzy pomagali wypchnąć ten samochód, odjechali w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Szczególnie liczymy na informacje od tych z państwa, którzy może byli świadkami tego zdarzenia. Liczymy też na informacje od tych osób, które może znały kontakty Siergieja Ignatenki i jego kolegów, bo być może, że chodziło tu o jakieś rozliczenia, może i takie tło miały te zdarzenia. Siergiej Ignatienko i Oleg Karapniuk już na terenie Polski handlowali przez 3 lata. Natomiast nie byłbym tutaj przeciwny wersji jakiejś zemsty czy egzekucji. Jest to typowy wypadek przy pracy rakietierów, bo oni, gdy zauważyli ten samochód na ukraińskiej rejestracji, koniecznie chcieli im zajechać z drogą i na pewno ich obrabować. Tak przynajmniej żyjący świadek tego zdarzenia Oleg Harepiuk opowiadał nam. Proszę państwa, na informację w tej sprawie oczekuje policja w Piotrkowie Trybunalskim. Numer telefonu 647 91 54, 647 91 154, kierunek do Piotrkowa 044, kierunek do Łodzi 042 i nasz numer telefonu w studio tutaj w Łodzi 306. Teraz chcę zaproponować państwu rekonstrukcję zdarzeń, które miały miejsce w Międzyzdrojach w kwietniu 1996 roku, a więc blisko 2 lata temu. Międzyzdroje. Wydarzenia, które przedstawiamy, wiążą się z działalnością sklepu z odzieżą używaną, mieszczącego się w tym mieście w domu w czasowym Grunwald przy ulicy Gryfa Pomorskiego. Sprzedawczyni tego sklepu mieszkała w Kamieniu Pomorskim, z którego dojeżdżała PKS-em do Międzyzdrojów. Tak też było 30 kwietnia 1996 roku, kiedy to przed 9 rano przyjechała do Międzyzdrojów Maria Babska. Z domu zabrała 120 zł na bilet miesięczny PKS-u. Około godziny 9 Babska jak zwykle otworzyła sklep z ciuchami położony naprzeciw rynku. Tego dnia było niewielu klientów. Minęło kilka godzin. Do sklepu próbował wejść zięć pani Babskiej. Jakież było jednak jego zdziwienie, kiedy zastał zamknięte drzwi. Przez okno zobaczył też leżącą na podłodze Marię Babską. Natychmiast powiadomił policję. Niestety Babska nie żyła. Była zamordowana.
W trakcie oględzin stwierdzono widoczne na głowie rany tłuczone, zadane młotkiem znalezionym na podłodze w sklepie. Szybkie działania policji pozwoliły ustalić właściciela młotka. Okazało się, że pożyczył go feralnego dnia dwójce młodych ludzi, których widziano rano 30 kwietnia na rogatkach Międzyzdrojów od strony Świnoujścia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mamy taki problem, popsuł nam się rower. Czy mógłby pan nam pożyczyć młotek? A nie ma pan trochę większego? Nie, nie mam innego, taki. No dobrze, może być taki. Tylko zaraz przynieście. Tak, tak, oddam. Najprawdopodobniej tych samych mężczyzn widziano na miejskim rynku. Byli to młodzi ludzie w wieku około 17-20 lat, ubrani w takie same dresy koloru morskiego z granatowo-białymi wstawkami. Jeden z nich miał powyżej 180 cm wzrostu, szczupły. Na twarzy miał blizny po trądziku. Drugi był o głowę niższy, też szczupły, młodszy od tego wysokiego. Co panu potrzeba? Jakieś futerko? Futerkę srebrną, coś takiego? Nie mam. No, czemu nie ma? Słabo zapatrzony pan jeszcze jest. W przyszłym tygodniu. Aha, wejrzymy. Jak później ustalono, ci sami mężczyźni weszli do sklepu z odzieżą używaną. Coś panu potrzeba? Nie, już widzimy, co potrzeba. Po wyjściu ze sklepu znów kręcili się po tutejszym bazarze. Widziano ich, jak obserwowali sklep z ciuchami. Weszli do niego ponownie około godziny 13:00. Czy mogłaby nam pani pokazać ten dres? Jezu, ratunku! Młotkiem zadali kilkanaście ciosów. Skradli sprzedawczyni 120 zł, z kasy 50 zł i kilka mało wartościowych przedmiotów z biżuterii. Nie ma chyba co do tego wątpliwości, że mamy tu do czynienia z tłem rabunkowym, ale chyba należy sądzić, patrząc na tę rekonstrukcję, którą robiliśmy, że tej zbrodni nie dokonali fachowcy, bo przez sprawcy pokazują się w wielu miejscach, widzi je bardzo wiele osób. Niewątpliwie motyw jest rabunkowy i jak przypuszczamy na tym etapie śledztwa, że osoby te najprawdopodobniej nie wywodzą się z samych Międzyzdrojów, są to osoby przyjezdne. Dlatego apelujemy do osób, które mogłyby nam pomóc w rozwiązaniu tej zagadki, aby udzielił nam informacji, być może do pewnych osób jeszcze nie dotarliśmy, te osoby są w posiadaniu informacji o miejscu pobytu tych ewentualnych sprawców, bo jak sądzimy, gdzieś musieli zatrzymać się w Międzyzdrojach, gdyż są świadkowie, którzy mówią, że widzieli ich nawet dzień wcześniej, dzień przed zdarzeniem. Ponadto przypuszczam, że skoro przyjechali do Międzyzdrojów, naturalną rzeczą jest, że zaraz po dokonaniu zabójstwa z pewnością usiłowali się wydostać z tego miasta. Dlatego chcielibyśmy informacje od osób, które być może autostopem zabrały takich podróżnych, ewentualnie środkami lokomocji publicznej, to jest PKS albo PKP. Przypomnijmy, że te wydarzenia, które przedstawialiśmy, miały miejsce 30 kwietnia 1996 roku. Czyli prawie dwa lata temu. Tak, rysopis, jaki posiadamy z tamtego okresu, to jest to mężczyzna w wieku 17-20 lat. Wysoki, wzrostu 1,80 cm, szczupłej budowy ciała, twarz pociągła, na twarzy charakterystyczne blizny po ospie bądź po trądziku i zarówno jeden mężczyzna, jak i drugi, bo dysponujemy tylko jednym takim w miarę wiarygodnym portretem pamięciowym, jeden i drugi mężczyzna ubrani byli w dres,
to ze śliskiego materiału, jak określają świadkowie, koloru turkusowego z figurami geometrycznymi na rękawach, to w kształcie takich rombów. Zginęły tam niezbyt wartościowe i niezbyt charakterystyczne przedmioty, ale warto też o nich coś powiedzieć. Tak, były to mało wartościowe przedmioty i ich ilość wskazuje, że sprawcy nie zyskali znaczne kwoty pieniędzy. Skradziono złotą biżuterię, dwa pierścionki. Jeden z pierścionków, gładki w oprawie, o owalnym kształcie, jest to kamień onyx koloru czarnego. A drugi pierścionek jest to pierścionek pukla wycinana z motywem roślinnym, cały ze złota. Na informację od Państwa oczekuje policja w Świnoujściu. Numer telefonu 32 72 211 i 32 72 224, kierunek 091. Przypomnę, chodzi o zabójstwo sprzedawczyni w Międzyzdrojach 30 kwietnia 1996 roku. My też czekamy tu w studiu w Łodzi na informacje od Państwa. Kierunek do Łodzi 042, telefon 300-600. Panie redaktorze, korzystając z obecności w tym programie, chciałbym prosić o umieszczenie jeszcze komunikatu o osobie zaginionej na terenie Świnoujścia. Bardzo proszę. Zdarzyło się to 23 grudnia 1997 roku. W Świnoujściu mieszkaniec naszej miejscowości, 62-letni Józef Frukacz, kierownik sklepu mięsnego w centrum miasta Świnoujścia z ulicy Konstytucji 3 Maja, po zamknięciu sklepu nie powrócił do domu i do chwili obecnej jego los nie jest nam znany. Dlatego prosimy wszystkie osoby, które w dniu 23 grudnia mogły widzieć mężczyznę o podanym przeze mnie rysopisie. Z wyglądu wieku około 60 lat, wzrostu 1,77 cm, średniej budowy ciała, włosy krótkie, szpakowate, oczy szare, na nosie widoczna blizna. W dniu zaginięcia ubrany był w kurtkę koloru zielonego długości 3/4, niebieskie spodnie, dżinsy, czarne buty, kozaczki, na głowie mógł mieć czapkę koloru czarnego. Nosi ten mężczyzna okulary. Przypomnę, że mówimy tu o zaginionym Józefie Trukaczu, który zniknął pod koniec ubiegłego roku. Na informację oczekuje policja w Świnoujściu 32 72 211 i 32 72 224. To prawie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś dla Państwa w naszym programie. Ja chcę tylko przypomnieć sprawy, które dzisiaj prezentowaliśmy i prośby, z którymi zwracaliśmy się do Państwa. 13 maja 1995 roku zamordowano w województwie gdańskim Ewę Miot. Również w tym województwie zamordowano 14 czerwca 1994 roku Justynę Węsierską. 24 września ubiegłego roku na trasie Końskie - Drzewica zastrzelono obywatela Ukrainy Sergieja Ignatienko. Poszukujemy świadków tego zdarzenia, a szczególnie mężczyzn, którzy po zabójstwie pomagali mordercom wypchnąć samochód z rowu. I wreszcie poszukujemy młodych mężczyzn w wieku 17-20 lat, którzy 30 kwietnia 96 roku zamordowali sprzedawczynię w Międzyzdrojach. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Spotykamy się za 2 tygodnie. Do zobaczenia. Dobranoc.